Śledź w śmietanie. Jedna cebula, jedno jabłko, pół cytryny, cztery łyżki kwaśnej śmietany, łyżeczka soli, łyżeczka pieprzu. Do smaku. I teraz jabłuszko w paseczki, cebulka w kosteczkę i wjeżdża do naszej śmietany, soku z cytryny, pieprzu i soli. I mieszamy. Po wymieszaniu, dokładnie, bardzo tak, żeby nam się to wszystko ładnie połączyło, wykładamy do pojemniczka, do słoika, do czego chcecie. Najpierw nasze jabłka, śmietanę, cebulę na dno, śledzie, przykrywamy resztą, chowamy do lodówki na 3-4 godziny, najlepiej na dobę i mamy gotowe śledzie w śmietanie.